W letnich rytmach szlagierów Krzysia Pietrka będzie rozbrzmiewał 15 sierpnia Siemianowicki Amfiteatr. Kaj Krzysiu Pietrek Tysze wystąpi. Szczęścia, słońce w naszych sercach świecić będzie, tam zabiorę ciebie. Mogłaś królową jego być, o, o. Mogłaś mieć wszystko, czego pragniesz. Wszystko, czego chcesz. Serce z rozumem chce się bić, o, o. Jeśli kochasz, wiesz, gdzie szczęście twe, znajdziesz je, jeśli tego pragniesz. Zabiorę ciebie do gwiazd, gdzie nikt nie odnajdzie nas. Znajdziemy krainę szczęścia, słońce w naszych sercach świecić będzie, tam zabiorę ciebie. Chciałem ci rzucić świat do stóp, o. A mogę dać ci tylko serce, serce, tylko swoje serce. Nie wiem, czy liczę wciąż na cud. O, o. Na rozstajach dróg znajdę twój ślad. Padniesz znów prosto w me ramiona. Zabiorę ciebie do gwiazd, gdzie nikt nie odnajdzie nas. Znajdziemy krainę szczęścia, słońce w naszych sercach świecić będzie, tam zabiorę ciebie. Zabiorę ciebie, zabiorę do gwiazd. Nie odnajdzie nas. Znajdziemy krainę szczęścia. Słońce w naszych sercach świecić będzie, tam zabiorę ciebie. Zabiorę ciebie do gwiazd, gdzie nikt nie odnajdzie nas. Znajdziemy krainę szczęścia. Słońce w naszych sercach świecić będzie, tam zabiorę ciebie. Tim Fabian to kolejny artysta, który wystąpi na szlagierowym Top Festiwalu. Za chwilę pojawi się w naszym studiu z nową artystyczną partnerką. Czasem myślisz, że nic nie zmieni się. Zawsze będzie już padał deszcz. Wokół tyle bzdur, niebo pełne chmur i już nie wiesz sam, czego chcesz. Ale przecież ciemne chmury dawno już rozwiał wiatr. Nagle zniknął gdzieś ponury świat, wokół nas słońca blask. Lato, lato, czego chcieć wiesz? Zgradnie twe serce. Lato, lato, popatrz mu w oczy. Lato, lato, znów cię zaskoczy. Niech porwie nas letni czas. Niech porwie nas letni czas. Czasem bywa, że nic nie cieszy cię, przeciw tobie jest cały świat.
Twoje myśli złe ciągle dręczą cię i tak bardzo czegoś ci brak. Ale dzisiaj wszystkie troski mogą odejść już w cień. Przecież teraz jest radości czas, ciepły znów staje cień. Lato, lato, czego chcieć więcej? Lato, lato, zgrabnie twe serce. Lato, lato, popatrz mu w oczy. Lato, lato, znów cię zaskoczy. Niech porwie nas letni czas. Niech porwie nas letni czas. Lato, 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 czego chcieć więcej? Lato, lato, skradnie twe serce. Lato, lato, popatrz mu w oczy. Lato, lato, znów cię zaskoczy. Ale zanim goście w naszym studiu, to najprzód zaproszenie na skrót top 10 793 finału. Dziesiątka, Ballada o Śląsku i Bożena Mielnik. 9, Chris Oxford Duo W sercach miłość gra. 8, Rakieta i Happy Jędrowski Show. 7, Nie mów, że się nie da, Karpowicz Family. 6, Moja nadzieja i Edek Dworniczek. Na 5, Żyj nam 100 lat, Zbyszek Lemański. Na 4, Edek Dworniczek i Szlagier Czekam. Pozycja numer 3, Śpiewaj z nami, Bernadetta Kowalską. Na 2, Golden Mix, Kto się czubi, ten się lubi. A w finale szlagierowo.pl 700+, 93 na fotelu lidera następuje zmiana. Tutaj zasiadł szlagier Lawa i Arcadia Band. W tym finale na fotelu lidera następuje zmiana, kaj numer 1 zostaje szlagier Arcadia Band Lawa. Jeden biją rytm. Lato,
Damian Holecki, to też szlagierowy tus. Szanowni Państwo, to jest gość, który zaczynał tą muzyczną podróż szlagierową w liście Śląskich Szlagierów, bo jego historia trochę wcześniej sięga. Jest trochę dłuższa, tak. Ale współpracuje od samego początku i to jest to uhonorowanie tym dyplomem szlagierowego tuza. Zapraszam do tej. Gratuluję. Pięknie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Przecież przeczytam Państwu dobrze. Dyplom uznania dla Damiana Holeckiego za wieloletnią współpracę artystyczną z programem telewizyjnym Lista Śląskich Szlagierów szlagierowo.pl. Producent Jan Musiarik. Dziękuję, Jasiu. Dziękuję, pomimo wzlotów, upadków jesteśmy cały czas razem. Pięknie dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu za to, że jesteście cały czas. Dziękuję. I życzę Wam jeszcze wspaniałej, przepięknej zabawy. Dziękuję bardzo, do widzenia. Damian Holecki też pojawi się na Szlagier Top Festiwalu, 800. finale szlagierowo.pl. No i zaśpiewał między innymi jako laureat szlagieru za 2008 rok Listy Śląskich Szlagierów z utworem Złote Kasztany. Złote kasztany i my chwile w ramionach spędzone. Damian Holecki to też laureat wykonawcy 2008 roku Listy Śląskich Szlagierów szlagierowo.pl. Coś takiego, choć pokażę ci coś, co jest dla każdego na szczęśliwe dni. Proszę, daj mi tylko jedno słowo, które powie mi, że dla ciebie ma obecność obok to spełnione sny. Jeden uśmiech oddam ci, za jeden uśmiech tylko my. Chcę być z tobą, zawsze obok ciebie być. Za jeden uśmiech serce dam, za jeden uśmiech ty i ja. Zawsze razem, wspólnym śladem naprzód. Przestajesz zaskakiwać mnie. Spraw, by kolejny dzień znów dobrze skończył się. Będę kiedy tylko tego zechcesz, z tobą każdy dzień. To dla ciebie bije moje serce, więc kochaj zawsze mnie. Za jeden uśmiech oddam ci, za jeden.
A w szlagierowym studiu czas i pora przywitać dzisiejszych gości. Razem z nami Aldona i Tim Fabian. Dzień dobry. Cześć. Witam was gorąco i serdecznie. Fajnie, żeście się tutaj zjawili. Co jest powodem? Za chwilę do tego dojdziemy, ale zaczniemy od Aldony. Bo z tego, co my tak się doszukali, to Aldona pierwszy raz w tym studiu. Tak, pierwszy raz. Mam przyjemność. Tak, tak. To właśnie, żeby i przyjemność mieli ci po drugiej stronie, to chcielibyśmy na przykład się dowiedzieć, co prywatnie robisz, czym się zajmujesz, jaki masz wysoki kredyt na mieszkanie. O! I tam takie różne inne rzeczy, typu jakie muzyki słuchasz i w ogóle. O kredycie może nie będę wspominać, bo dla każdego jest ten coś taki sam dramat. Natomiast prywatnie co robię? Pracuję jak każda kobieta w moim wieku, do emerytury jakoś trzeba się dokopyrtnąć, prawda? Śpiewam oczywiście, nosi mnie, generalnie jak widać jestem tutaj z Danielem, więc ADHD cały czas jest włączone. Dzieci już mam dorosłe, więc nie będę wspominać, w sumie nie warto. Nie, no warto o dzieciach zawsze wspominać. No tak, one już tam w sumie... No nie, znaczy się ja cię rozumiem, bo po prostu 800 zł uciekło, nie? Uciekło, tak, właśnie. No trudno, no. Co zrobić? Nie można być wszystkim. No nie można, ale już za drugim etatem się rozglądam, także... Dobrze, a prywatnie jakiej muzyki słuchasz? Każdej. Każdej. Jestem, że tak powiem, nie mam ulubionego jakiegoś, powiedzmy sobie, wybranego gatunku muzycznego. Po prostu uwielbiam takie utwory, które wpadają mi w ucho. Może być to różnoraki gatunek muzyczny. Jak mi się spodoba, będę słuchać do znudzenia, aż już po prostu mi się przestanie podobać. Ale generalnie słucham wszystkiego. Plotka głosi, że teraz taką płytą jest płyta Tima Fabiana, nie? Tak? Nie wiem. Może dostanę, nie wiem. Może mi da. Nie, przepraszam, mam. Dobrze, to czy będzie płyta, czy nie będzie płyta i o tym, co ich sprowadza do tego studia właśnie dzisiaj Klachomy, a wy zostańcie z nami. Świat na słońcu tonie, w upalny wpada rytm. I wiatr fale goni, co chwilę tykili łyk. Dobrze, słuchajcie, to na temat Aldony nieco więcej wiemy, to teraz Tim. To jest taka nowa partnerka w kolejnym twoim szlagierowym duecie, jakby na to nie wejrzeć. To trzeba by się było zapytać, kaj to tak zaiskrzyło szlagierowo, żeście się i muzycznie trafili? Z Aldoną znamy się już parę lat i już zawsze było... 8, no. Jak kobieta liczy już, zaraz. No widzisz? 8. I już zawsze był ten pomysł, że może kiedyś się uda duet zaśpiewać, także to już w tlem czasu się zakpiło. No i jednego dnia, że powiedział, ok, nowa piosenka, lato, fajne klimaty, czemu nie następny duet? I następny duet z Aldoną. I tak przez to nie zadzwonił i ona mówi, no pewnie, czemu nie? No i tak powstał. I tak powstał numer. A powiedz mi, to jest inny taki skok w bok, w sensie, że jedna piosenka, czy mieszkać tam, widzicie, że może coś więcej by z tego było? W sensie muzycznym oczywiście, nie? No wiesz, czas pokaże. Jak na razie jestem Fabian, ja śpiewam, powiedzmy, moje utwory, mój repertuar. Robię moje szlagiery, moją muzykę, chociaż to nie zawsze są szlagiery, bo niekiedy odskakuję troszeczkę. Lubię się bawić z tą muzyką. Tak samo Aldona robi swoją muzykę, gro śpiewo, a może będzie drugi, trzeci, zależy. Czas pokaże, jak ten duet się przyjmie. Także nigdy nie wiadomo i nikt nie mów nie. No to, moi drodzy państwo, brzmi co najmniej takie tajemniczo, ale bardzo przyszłościowo. I nikt też tak zostanie. Tańczy niebo i ziemia, wszystko inne jest bez znaczenia. Słuchajcie, bo ostatnio jak jest okazja z kimkolwiek poklachać w tym studiu, to tak troszkę sondujemy tutaj z produkcją temat wśród szlagierowych wykonawców i pytamy też właśnie o ten świat cyfrowy. Czy jeszcze jest sens wydawania płyty w postaci takiego fizycznego krążka, czy już jednak w ogóle nie ma sensu tego krążka wydawać? Ja uważam, że nie ma sensu. No ja myślę, że troszkę inne zdanie mam, bo myślę, że na koncertach z fanami ze wszystkim jest też fajnie mieć płytę, mieć autograf i sprzedawać płyty, tak, albo podarować komuś płytę. Także na pewno cyfrowo jest mus, tak, powiedzmy na dzień dzisiejszy, ale mieć płytę, powiedzmy, na pewno nie już nie w ilościach 1000 sztuk, tak, ale żeby na koncertach mieć ze sobą i komuś tam pokazać, to jest ta płyta, to jest ta nowa twórczość, nowe dziecko muzyczne, jak najbardziej.
A powiedz mi, bo Arkadia Band poszła o ten krok troszkę do przodu, czyli wydaje płyta, której okładka niczym nie odbiega od normalnej okładki płyty, ale w środku jednak pendrive. Tak. Bardzo super pomysł, uważam. Super pomysł, ale nie wiem, czy w ogóle jest potrzebny, bo pendrive, bo na cyfrowych portalach, powiedzmy, możesz sobie te piosenki ściągnąć, streamingować i tak dalej, to czy wsadzę pendrive'a, czy mam na streamingu tą płytę? Ja myślę, że to raczej idzie w ta strona, że patrząc na takiego naszego potencjalnego klienta i słuchacza i odbiorcy tej muzyki, to jednak jemu łatwiej fizycznie jest wsadzić nawet do tego nowego radia, które dzisiaj w samochodach ma inne wejście USB zazwyczaj. No. Łatwiej wsadzić niż zalogować się na tym, nie wiem, Tidalu czy innym portalu streamingowym. Może tu jest jakieś takie wyjście, a poza tym jest zaś ta druga strona, że jest ta okładka i te miejsce, kaj można zostawić autograf. Ale to skoro już my ten temat poruszyli, powiedzcie mi, wydaje wam się, że właśnie nasi odbiorcy szlagierowej muzyki są gotowi na to, żeby cyfrowo słuchać swoich ulubionych wykonawców? Myślę, że na pewno spora część tak. Ale jednak też na pewno są osoby, które gdzieś zostaną przy tych krążkach i gdzieś będą chciały, podejrzewam, korzystać raczej z tej formy tradycyjnej. Tak. Czyli co, tradycyjnie ten wasz numer też wyjdzie na krążku? Jak wyjdzie jakiś nowy krążek, na pewno się tam znajdzie. A na razie nietradycyjnie w streamingu, Kazi? Tak, będzie, na pewno będzie. Jeszcze nie, ale lada dzień się ukaże, także planujemy to też właśnie publiczności zaprezentować w streamingach, żeby był dostępny do każdego. No, to wyśledzicie media społecznościowe tego duetu i wtedy się o wszystkim oczywiście dowiecie, kiedy już idzie zassać się taki numerek. To teraz o tym waszym najnowszym numerze, bo numer to ręce w górę, nie? Że tam sprawdzacie, czy paszki ogolone, nie? Bo to wakacje, bo to te dekoldy, te sprawy, to wszystko. Ale czy to nie jest taka troszkę prowokacja do tych właśnie takich szaleń z waszej strony? Jest. To znaczy, powiem szczerze tak, jak Daniel wysłał mi aranż, oczywiście na brudno, 5 minut później miałam gotowy tekst. On się po prostu gdzieś sam napisał. Nie wiem, dlaczego miałam takie przeświadczenie, że on do tego tak pasuje, że musi być to i koniec, kropka. I nawet nie próbowałam wsiąść i go zmienić. Ale co Tim, ty na to, jak kobieta powiedziała, już gotowe, a to i już. No, jedną korektę miałem. Jedno słowo gdzieś tam. Dokładnie. Tak, to mi się podoba. Właśnie powiedziałem, następny uważam, fajny utwór, letni. Powiedzmy i nie o tej miłości, wszystkie piosenki, tylko jest o fajnym klimacie, o fajnym życiu, o zabawie, o rytmach tanecznych, bo są fajne takie dla mnie latino, także uważam, że bardzo fajne jest właśnie, żeby sobie gdzieś tam bioderkami troszeczkę popracować. No i tak po prostu i tak zostało, tak? No, uważam, że czasami w prostocie jest duch. No ale ten duch tak natchnął, nie? Tak przyszedł z nienacka po wysłuchaniu jakiejś tam linii melodycznej. Tak, dokładnie. No po prostu ćwiczyłam sobie przy tym aranżu i gdzieś tekst sam się napisał, nawet nie wiem kiedy, na brudno miałam to pokreślane, przepisałam na A4 i leżało już, czekało po prostu do studia. I tyle. Czyli rozumiem, słowa twoje, tak. A muzyka? Mateusz Szymczyk napisał muzyka. Opowiadałem z nim, w jakim klimacie ma być ta muzyka, że ma być letnia, fajna, lekka. I taką muzykę zrobił, taki aranż zrobił, mi się zaraz spodobało, Aldonie też, także pierwsze pomysły i te idee są najfajniejsze. No dobra, słuchajcie, moi drodzy państwo, bo już widzę, że nie umiecie się doczekać premiery tego numeru, to za chwilę ostatnie pytanie, a potem to, na co wszyscy czekają. Słuchajcie, no dobrze, bo tego czekania jeszcze chwila wyjdzie, nie? No. Bo teledysk się montuje. Się montuje. Są jeszcze małe próbki, które muszą być wyprawione, małe dogrywki, ale się montuje i będzie lada dzień.
No dobra, no to troszkę zdradźcie, co jest w tym teledysku, co będzie szło zobaczyć i w jaki sposób chcecie przekonać do tego takiego wakacyjnego luzu tych rąk w górze właśnie tych swoich widzów, odbiorców tego teledysku. Będą na pewno ludzie w różnym przekroju wiekowym, bo jak tam napisałam, PESEL liczbą jest, a serce wskaże wiek, więc tak naprawdę będą tam ludzie w różnym wieku, z różnych grup wiekowych. Ja rozumiem, bo ty pracujesz przy medycynie, dlatego dla ciebie serce, jak to powiedziałaś? PESEL liczbą jest, serce wskaże wiek. Bo jak się przypadasz, to nawet 18-latka może mieć serce 80-latka. Też. Ale na odwrót też może być, nie? No tak, tak, tak. I po prostu zachęcamy wszystkich do wspólnej zabawy, bo tak jak tam też zaśpiewałam i Daniel ze mną, no czasami może przyjść taki moment, że serce będzie chciało, a ciało powie nie, prawda? No, taka prawda. I wtedy tak się ZUS cieszy. Wtedy się ZUS cieszy. No. Dobrze, ale powiedzcie mi, co będzie szło zobaczyć? Jako sceneria, jakie kadry? Jeziora, basen, fajne klimaty, letnie, tak? To jak na lato należy. Pewnie fajne działki też będą, tak? Nie, no, powiedzmy wiekowo. A hopy? Nie. Nie. Znaczy jeden. On nie chciał konkurencji. A nie, to rozumiem. Konkurencji do mnie nie ma być, także ja jako facet i fajne kobiety koło mnie. Coś się to sobie poukłada. Tak sobie poukłada. No dobrze, ale to tak mniej więcej na kiedy ta premiera? No powiedzmy 2 tygodnie. Do 2 tygodni gdzieś ja, tak. No. Dobrze, państwo jakoś to zniesą jeszcze do tych 2 tygodni. To ja wam dziękuję za to, żeście przybyli do naszego studia. Bardzo dziękuję. Dziękuję ci również. Panie Timie. Za zaproszenie. Moi drodzy państwo, Aldona i Team Fabian razem z nami dzisiaj w studiu. No i czekamy z niecierpliwością na teledysk. Żegnamy serdecznie. I zapraszamy. Wróci tu i znów bawi nas.